Cześć, 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 moi drodzy, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. W następnym odcinku z Minecrafta na tym kanale jest ze mną dzisiaj Buła. Siema Buła. Dawno w ogóle z Bułą nie zaczynałem filmów. Co tam u ciebie, tostownik? Wiesz, co jest najlepsze do tostów? Co? Mleko. Mleko, o kurde, dzięki za mleko. Moi drodzy, teraz jest czas na zostawienie łapki w górę, subskrypcji. Uwaga, robię trzy podskoki, a wy zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję. Nie, koniec, co? Nie, trzy podskoki były zbyt często. To co macie teraz? Czas, dopóki... Co? Nie, dobra, chciałem powiedzieć, że dopóki nie kliknę wszystkich przycisków na tej drodze, ale to by było bardzo niemożliwe, więc może na tej drodze, uwaga. Okej, okay, dobra, dawaj. Wszystkich przycisków nie kliknę, uwaga, 3-4. Raz. O kurde, no to macie mega dużo czasu, bo to się jest to słabe, nasza Buła gorąca. Czekaj, tam się... Dobra, uwaga, no to mieliście naprawdę tyle czasu na zostawienie łapki w górę, że ten, kto nie zostawił łapki w górę, to naprawdę nie wiem, kurczę. No nie wiem, co się musiało stać. No coś poszło tam ewidentnie nie tak. Dobra, słuchaj, Tościk. Tak. Dzisiaj, bo ja dostałem cynk, bo jak ostatnio byłem tam w barze u was, nie? Ja tam na chwilkę sobie przyszedłem tak posiedzieć, to słyszałem, jak Emilkacz przez 2A rozmawia z jakąś koleżanką i ma naprawdę... Dobra, idę dojechać tą koleżankę. Nie, walić tą koleżankę. Nie ma tej koleżanki, ale słuchaj. Jest źle, bo ona odwala coś i one coś rozmawiały, ale w taki dziwny sposób, że dzisiaj musimy porozmawiać. Ja myślę, że ty znikłeś w ogóle z story, że jest świetny, ja tak patrzę na ciebie. Jezus, dobra, no, nie rób tak więcej. Słuchaj, ja mam nadzieję, że masz przygotowane jakieś potyczki na niewidzialność, ponieważ to będzie dzisiaj podstawa naszego... Czekaj. Dobra, dawaj. Chcę zobaczyć ten efekt. W ognisku wczoraj, wiesz? Dobra, to weźmy potyczkę. O, no ale kurde, ale nie zrobiłeś tego efektu, wiesz jakiego, pa. Tak musisz zrobić z poteczką na niewidzialność. A, to czekaj, to jeszcze raz, musisz... odejmij wszystkie. Musi być efekt. Okej, okay, czyli trzymaj wszystkie poteczki. Uwaga, Tosik, bo ty jeszcze nie jesteś gotowy. Uwaga. Pokaż to. Ja nie. Tu, wyciągam zza drzewa. Okej. O, jest, no, jeszcze czekaj, do dopracowania. Dobra, dawaj jeszcze jedną poteczkę. Jezu, jak ty to źle robisz. Jezus święty, dobra, to się tą trzecią sobie zostaw. Dobra. Ale ja mam jeszcze cztery. Dobra, dziękuję ci bardzo. Ściągnij zbroję, bo cię widać. Tak, ściągam zbroję. Ej, sorry, ile ja mam rzeczy w ogóle. Dobra, czekaj, muszę parę rzeczy powyrzucać, dobra. Lecimy. O kurde, siadłem na tym. Na tym krześle. Dobra, dawaj, idziemy szukać Milkacza przez 2. Tylko czekaj, gdzie? Załóż sobie buty. Może... O, widzę ją. Dobra, czekaj, ja jestem przy tym polu. Ja jestem przy jakimś polu. W ogóle co to za wieś budował to pole? Diamentowe nogawice. Czekaj, gdzie ty jesteś? A, tu patrz, skacze. Nie ta strona pola. Nie skacz mi po polu. Nie po polu, tutaj skakałem, porynnie. Dobra, dawaj, idziemy tędy. I patrz, możemy się ukryć. W ogóle co ona robi? Czekaj, co to jest za węgiel? Co to? Czekaj, ściągnij te buty i idziemy. Co ona odwala w ogóle? Czekaj, podejdziemy bliżej. Węgiel, ale co ona robi w tym węglu? Czekaj. Ona kuca na węgiel. Kuca na węgiel, ale po co? Węgiel. Ale po co tyle węgla? Nawet zimy nie ma, nawet zimno nie macie pewnie w chałupie u siebie. No to po co ona ten węgiel kupiła? Jezus święty, o co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia. Czekaj, bo ona biegnie gdzieś do szkoły, o co chodzi? Przewala 500 plus za mojego syna spalonym. A to co to jest? Czekaj. Czekaj, telefon dała. Telefon? Halo? Lewo, będzie dzwonić. O, ty... Halo? Czekaj, gadaj. No, Majka. No wiesz, co dzisiaj do ciebie podjadę, wiesz? No będziemy się zaraz widzieć, zaraz tam podjadę. Z koleżanką, no, jakąś, z koleżanką chyba. Czy to jest jakaś koleżanka? A może z kolegą? Kto wie? Dobra, czekaj, no pójdziemy za nią. No nie wiem, gdzie ona idzie, ale Tościk, no jest to podejrzane, Tościk. Mówię ci, ona się jakoś dziwnie zachowuje. Też ostatnio zrobiła na tobie trolla i ty na niej trolla, więc nie podoba mi się to. Czekaj, bo ona biegnie. O, tu ślimak jest po drodze. Ej, flakiem do zamka wskoczyła, dobra. Nie, dobra. No co ty gadasz? Ej, w ogóle wiesz, jak ja już dawno w tym zamku nie byłem? Ty stary, nie wiem, kurde, ty z miesiąc już chyba w tym zamku. No, tutaj trzeba wrócić, Tosownik, bo tutaj jest jeszcze duże rzeczy do odkrycia w tym zamku. To prawda. Dobra, no. Czekaj, ja jestem za nią tu już. Ja idę troszeczkę dalej, ale widzę twoje kroki. To jest w sumie spoko, że widać te kroki. Z jednej strony spoko, ale z drugiej, no, nie zawsze to jest dobre. Nie fajnie. Dobra, idziemy. Gdzie ona biegnie? Nie wiem, ale zobacz w ogóle, jakie ona ma wystrzowe buty. Klepnąć? Nie, no nie będziemy jej klepać od tyłu. Czekaj, gdzie ona tam skacze? Kurde, jak wyskoczyła za kościół, dobra, czekaj. A łap, spadłem tutaj znowu. Toście, gdzie jesteś? Ty, ona do kościoła wlazła. Ona na bank. Idzie się pomodlić? Ty. Msza będzie... Nie! Ona... Obraża to, co ja robiłem na waszym ślubie w tym momencie. Ona to, ona kradnie z zachrystii. Co ona ma w ręce? O kurde, mleko dla Bobasa, ty może syna palona idzie nakarmić. W sumie, no on już trochę skończył, już dawno temu pić z takiej butli, no ale... Kurde, no co ona tutaj świruje? Czekaj, co ona? Idzie flakiem gdzieś znowu, dobra. Wyciągnijmy flaka, pa. A ja butów nie mam! Dobra, nie, czekaj, dobra. Dobra, do wody wpadłem na szczęście. Jezus święty, uważaj Buła, bo naprawdę jest ciężko. Dobra, widzę, że też wpadłeś do wody. Idealnie tak na styk.
Dobra, idziemy no, za nią, no. Idziemy za nią, czekaj. Gdzie ona tam, gdzie ona idzie tak daleko? Przecież tam nic nie ma, kurde, ani wioski, ani nic. No, tam jest Wojtuś, tam jest Wojtuś. A, Wojtyła! Do Wojtyły by szła? Kurde, no nie gadaj. No bez jak. Co? Nic. Czekaj, nic, zadaliśmy za nią po prostu. Coś znikło mi gdzieś. Gdzie? Czekaj. Szukam, ale nie widzę jej. Ach, czekaj. Tu jest jakiś domek? Nie, no ona nie jest w tym domku, czekaj. Albo jest? Co to jest w ogóle jest, za domek? Tu jest. Ty, ale co to jest za domek? Nie, zostaw, to jest ich seria na inny dzień, tu jest. Dobra, tu jest. Dobra, idę za nią. Ona idzie do Kowala, co tu jest? U Kowala? Ale czekaj. Tu? Nie, chwila. Do tego budynku weźmy, czekaj. Tu? Baza dzikich wieprzy. Wlazła do bazy dzikich wieprzów, to jest moja i Wojtka baza. Ej, co to są za sekrety? Kurde, tutaj nigdy nie byłem. No chodź, Jezus święty, co to jest? Czekaj. Mówię o tym, że to jest. Jezus, ale to są zbroje, Jezus święty, Tościk, ty tak się dorobiłeś, kurde, w tych skrzyniach też masz złoto? Nie masz, biedak. A tu jest na dole, Jezus, ile tu jest rzeczy, Boże święty, ludzie, wy to widzicie wszystko? Co to jest? Buła, ja się martwię. Wojty nie ma zakaz wstępu, bo ma dość niszczące. Ta donatorów moja jest, ale co ona tu robi? Skąd ona wiedziała, że tutaj to jest? Dobra, co ona tutaj robi? Czekaj, skrzynka. Nie wiem, otworzę. O, ty wózek jest w środku! O kurde. Jak wózek, stary! Jaki wózek? Czekaj, ile masz jeszcze potrzebnie niewidzialne? Ja jeszcze 3 minuty, czekaj, w ogóle te buty muszę... 3 minuty, dobra, to chyba gitara, tak idealnie będzie, czekaj, idziemy jeszcze do góry. Ale Jezus, po co jej ten wózek? Czekaj, ona tędy wyszła na pewno? Tak, jest tam, Milka przez dwa, dobra, widzę. Ty, ona to butlę postawiła. Faktycznie, butla, ale co, mamy na nią siadać? Nie, dobra, bierz tą butlę. Weź sobie tą butlę. Nie chcę tej butli. Weź tą butlę, no będziesz dzieciakiem, będziesz dzieciaka. Tutaj. I ona rozmawia z villagersem. Ale jak odskoczył w ogóle od niej, co jest? Ej, no, dowiedział okay, się ten... Wiem. Ej, ten villager dowiedział się czegoś, czego chyba nie chciał słyszeć. Bacie go skakuje. Jezus święty. Nie, dobra. Nie, na pewno go na pewno nie chciał słyszeć. Ej, nie, ale teraz uderzyła. Uderzyła Staśka. Ty Staszek nic nie zrobił złego przecież, no co on naświruje tutaj? Staszek, uciekaj! Z tą butlą. Staszek, pamiętaj, my cię obronimy. Jezus, ale nawet mnie się tak przestrzeli. Kurde, co to się dzieje w ogóle? Dobra, a co to jest za chata, Tościk? Powiedz mi, co to jest za chata, bo ja nie wiem, co to jest. Czekaj, mówisz o tej zarośniętej takiej? Tak, bo ja nie znam tej chatki, co to jest? To tutaj w tym miejscu pojawiały się zadania ze świątyni, wiesz? Aha, w takim miejscu, kurde ty. No. A ej, nam gdzieś uciekł, Milkasz przez dwa. Ej, nie ma jej. Widzisz, gdzieś Milka czas? Weźmy do tego zarośniętego domku i wypijmy kolejną potkę, bo nam się kończy. Dobra, to dawaj jeszcze jedną potunię, bo ja mam jeszcze w sumie na 2 minuty, dobra. Ręce. Więc warto, dobra, idę do tego zarośniętego domku, ty tutaj jesteś? Tak. Czekaj, widzę tą twoją poteczkę. Pa, dobra, pi. O, dobra, dawaj. Dawaj, cyk, okej, butelkę można wyrzucić, dawaj, lecimy. Gdzie jest Milkacz, czekaj. Tutaj w jakichś domkach może, kurde, znikła nam, czekaj, my jesteśmy... Tutaj, przy środku praktycznie tej wioski, więc nie wiem, gdzie ona mogła stąd pójść. Czekaj. Ja ją zaraz zlokalizuję gdzieś. Szukaj, ja tutaj też patrzę. Czekam. Ale nie, Milka, coś odwala, stary, mówiłem ci. Twoja żona tutaj, no. Coś mi się wydaje, że coś ukrywa, jakąś chęć tutaj, kurde. Że chce coś robić, tylko nie wiem jeszcze co. Musimy się jej spytać zaraz, tylko czekaj, no gdzie ona jest? No ale nie widzę jej nigdzie. Gdzie jest Milkacz? Czekaj, no ona jest? No jest przecież na serwerku. To gdzie? Gdzieś się ukryła, tylko pytanie gdzie? Czekaj. Ja jestem na dachu, w butach. Dobra, czekaj, słyszałem coś. I nie widzę jej, czekaj. Dobra, już wiem gdzie jest, Gdzie jest? Gdzie? Kurczę, jakby ci to pokazać. Chodź koło tego zarośniętego domku. Dobra, jedę na zarośnięty domek. Ja mam buty, to mnie zauważysz od razu. Jestem na zarośniętym domku. Tu, patrz, ja mam mleko w łapie. Tak, no. Tu jest. Tam! Nie, czekaj, no to ja tutaj byłem przed chwilą. Gdzie ona niby tutaj jest? Czekaj. W tym domku. Aha, tutaj, Jezus święty, dobra, czekaj, to buty by trzeba... Wysiadła sobie. Co ona ma w ręce? Ty, ona tu z jakimś urzęduje, z jakimś dziwolągiem. O kurde! Dziecko! A ja wskoczyłem do środka, jestem w środku. Ty dziecko! Co to ma być, jakieś kredki i rysunki? Ej, nazwała... No co tam na łóżku? Co? Czekaj, bo coś mi się tutaj kurczę nie zgadza. Czy Milka, no czy... No już, proszę. Czy syn Paliona ma brata? Proszę bardzo. No... Czy łeb mi zaraz wysadzi. No tutaj. Czekaj. Może na spacerek chcesz kredki, pójść do... Kredki, krzesło, z kim ty się ożeniłeś? Popatrz, telefon? No. Jaki wózek? Nie, Tościk, to jest chyba przesada już.
To, że to 2 lata to jest gigantyczna przesada. O, zbiła dzieciaka! Zbiła, jeszcze bije dziecko, bije dziecko, przemoc domowa. Puszka. Nie, nie mówię. Co ona robi? Ja nie chcę na to patrzeć, Rościk. Dobra, chodź. Chodź na chwilę, chodź na chwilę na tą farmę buraków, co jest przed tą chatą. Przed tą chatą jest farmą buraków, stary. Chodź tutaj na chwilę. Czekaj, 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 bo ona tutaj idzie chyba. Czekaj, czekaj, co ona? Bo drzwi otworzyła? Nie, to ty otworzysz te drzwi, czekaj. To ja otworzyłem, no. Ale co ona robi z tam, tym wieśniakiem tam, kurde, czekaj, ale to... Torturuje go. No tak. Nie, to jest za dużo. Nie, to z psychiatryku to trzeba zamknąć. Dobra, czekaj, 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 wypij mleko, masz mleko, Tościk, ja piję mleko, idziemy sobie z nią porozmawiać poważnie. Trzeba podjąć poważną konwersację, czekaj, ja nawet wezmę wodę do tego wiadra, czekaj, daję wylać wiadro zimnej wody na łeb, bo naprawdę coś odbiło. No. Siema! Siema! No nie bij! Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Zabiłaś dziecko! Patrzcie, jak odleciałem na fotelu, ona zabiła dziecko! Co ty zrobiłaś? Dlaczego to zrobiłaś? Po co to zrobiłaś? Zabiłaś dziecko, bo nie pójdziesz do więzienia. Ja dzwonię na policję, Halo? Halo, policja? To jest Julka, halo Julka. Julka. Julka? No Julka. 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 Zaczekaj, halo. Zaczekaj Julka. Julka. Zaczekaj z tą Julką, kurde. Ja muszę z moją przyjaciółką. Dawaj ten telefon. Siema Julka, słuchaj Julka. Dobra. Dobra, walisz tą Julkę. Nie, kurde, nie wywiniesz się z tego. Nie wywiniesz się z tego, Milkes przez 2A. Emilia, ja się zawiodłem fair. Powiedz mi, czekaj, bo ja tam skoczyć, kurde, nie umiem, że tak. Ale kurde. O. To jest wejście do domku w profesjonalnym stylu. Dobra, Emilkas przez 2A, chodź tutaj. Nie mogę wejść. No Jezus Święty, chodź i wytłumacz mi tak, wytłumacz mi co to jest, a może nawet nie mi, a to stowi, bo ja... No, ja już nie wiem, czy ja chcę tego słuchać, ja się zamykam tu. Dobra, to mi powiedz. Emilkas, co to jest? Po co to było? Ale szczerze powiedz, jak nas powiedzieć. Teraz terapię, wiesz. Jaką terapię? No bo Julka mi doradziła to, wiesz. Jaką terapię? Co? No bo ten, moja przyjaciółka najwyższa powiedziała, że ja się po prostu jestem zbyt samotna, tak, i po prostu przydałoby mi się taki, wiesz, nie, wsiadanie dziecka, ale na razie nie chcę mieć z Tościkiem dziecka takiego prawdziwego, rozumiesz? Musisz się aż pogadać po głowie, co ty w ogóle gadasz, kobieto? Jakie dziecko? Przecież dziecko śmierdzi, dużo je, no dobra. Nie teraz, Milka, za młoda jesteś, masz 18 lat, no to ledwo to skończone. Mówię, no nie, ja o tym powinnaś mówię, dlatego lecieć tak zasadą. Terapię przechodzę, tak Singer musi pobalować. Ja a Tościk to już w ogóle, a buła, to już jest tak ciepła, że zaraz się sprażę, naprawdę. No nie, w ogóle co ty robisz, Milka, naprawdę. No w tym momencie powinnaś... O, patrz, daj, widzisz to, Dewik? Patrz, po lewej stronie mojej twarzy, pleśń mi się pojawiła. Ej, faktycznie, stary, nie, z nim trzeba iść do szpitala zaraz, ale wiesz co ja ci powiem, Milka, ale powiem ci coś jeszcze gorszego. Co? Oddasz mi Julkę? Pa. Telefon. Ale nie za taką małą cenę. Ale. Musisz przysiąść, że póki co, ale nie będziesz chciała mieć. Chodź, David, chodź z Julką. No nie będę, no ale dajcie mi moją Julkę. Ale czekaj, idę porozmawiać sobie z Julką, idę ją wziąć na małe randewu. Tu, no. Nie, czekaj, wyjdź z tej dziury. No. Wrzuć tam Julkę. Posuń się, Milka, bo nie chcę, żeby ci się stała krzywda. Nie, zostaw Julkę, nie. Palimy Julkę na odcinku. No, co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Dlaczego tą lawę? No Jezus! Przestań, no Jezus, no Milkacz, przestań! Rozmawiaj, szybko wrzucaj tam. Dawaj, podpal Milkacza. Hop! Nie! Ale mam ją, mam Julkę, no nie, no musimy to spalić. Musimy spalić ten telefon. Nie możesz. Rzuć mi go. No nie, bo ona go przechwyci, musisz dać lawę, musisz rozlać lawę, żeby się rozlała na parę... Dawaj, lawa! No nie! Dawaj, lawa, ja ją odciągnę, rozlaj gdzieś lawę, dawaj, rozlawaj gdzieś lawę, rozlawaj. Dobra, nice, zjeść lawa, idę. O, jest! Nie ma! Elo, nie ma Julki, dobra, jest, telefon się spalił, nie masz kontaktu z żadną Julią, czekaj, nawet to zablokujemy, o. Co ci się stało? Julia. Nie płacz, jest dużo Julii na świecie. O co ty płaczesz? Ale to jest wyjątkowa. Dobra, halo. Słuchaj. Julia? No nie, no. Dobra, mam ten telefon, palno. Dawaj jeszcze jedną lawę, dawaj. Jest, dobra, nie ma żadnych telefonów palionowie, rozumiesz? Milkacz przez 2, Emilkacz. Nie ma, stop. Masz przysiąść. Masz powiedzieć teraz? Nie, słuchaj, my ci sami zrobimy terapię. Damy ci 3 argumenty, dla których nie warto mieć dziecka. Tościk, ty jedziesz z pierwszym. Robi kupę.
To jest bardzo poważne, ale dziecko robi gorsze. Ale ja po sobie sprzątam mało, bo nim będzie trzeba. No właśnie, dobra. Następny argument. Nie będziesz... No mów, to cicho. Ja pszenicą sram, więc to też jest więc to jest jeszcze na plusik, bo jeszcze my się najemy, dobra. Dobra, Milkacz, kolejny argument jest taki, że dzieci w nocy płaczą i nie będziesz mogła sobie pospać. Trzeci argument. Tościk? Trzeci argument jest taki, że Tościk się nie zgadza, rozumiesz? I jest koniec, i nie masz nic do gadki, rozumiesz? Nie możesz być jeszcze mamą w tak młodym wieku. Mamy w tak młodym wieku, Julia. Źle kończą. No jaka Julia, kurde, no, problem! Ja mogę, jeszcze to z koleżanką ugadują! Nie bij mnie mieczem, bo zaprzestań proszę takich potrzeb. Sto. O, pal się. Dobrze. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie nasze kanały, wbijajcie do kanału, na kanał i Emilii i Szczypsona, a my widzimy się jutro o godzinie 19 na kolejnym odcinku. Pa, pa!